Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kusim i witam was w kolejnym odcinku z serii Kusim Odpowiada. Tak jak już wspomniałem, jesteśmy w następnym odcinku i przygotowałem następne pytania, na które odpowiem. Pytania dobrałem te, które najczęściej się powtarzały oraz te, które dotąd się też nie pojawiały. A więc zaczynajmy. Kusim, kto wymyślił twojego skina? To ty go zrobiłeś czy ktoś inny? Proszę łapkujcie. Przepraszam za ortografię, jak są jakieś błędy. Mojego skina w Minecrafcie pomógł mi zrobić Drexon Player. Ogólnie on wybrał kolor skóry i bluzkę. Resztę dobrałem sam. Dlatego teraz wiecie, czemu jestem murzynem w Minecrafcie. Dobrze, przejdźmy do następnego pytania. Czy jesteś rasistą? Na serio pytam. Nie, nie jestem rasistą. Nie mam nic w ogóle do tej rasy. Ja naprawdę nie mam nic, że tak brzydko powiem, do murzynów. Czy to jest bardzo brzydkie określenie? Dlaczego mam taki skin? Ponieważ zrobił go Drexon Player po pierwsze, a po drugie, gdybym sobie tego skina pomalował na białego, to bym wyglądał okropnie, masakrycznie źle. Dlatego jestem nie jestem murzynem, tylko opalonym latynosem. I powtarzam to cały czas. Dalej. Kusim, dlaczego zacząłeś kręcić filmy? I z jakiej ochoty? Już kiedyś tłumaczyłem, dlaczego zacząłem kręcić filmy. To już historia dawno poruszona. Odpowiadałem o niej na kusim.pl. Nie, na kusim.pl, tak, na kusim.pl opowiadałem w kategorii o mnie. Ale na to pytanie odpowiem w moim pierwszym vlogu, który pojawi się też bardzo niedługo. Dobrze, przejdźmy do następnego pytania. Pytanie. Czemu ludzie tak lubią to gówno, którym jest Minecraft? I tutaj bardzo pytanie mnie urzekło, ponieważ jeżeli ktoś nie lubi Minecrafta, to nie musi w tą grę grać. Są ludzie, którzy nie lubią w różne gry grać. Na przykład ja nigdy nie lubiłem grać w CS-a na przykład. Nigdy nie lubiłem grać w Metina. To są dwie gry, w które nigdy nie grałem i na przykład ja tych gier bardzo nie lubię. I nie mówię, że to jest gówno czy coś, po prostu ich nie lubię. Ale nie piszę o tym pod każdym filmikiem, na przykład z Metina czy czegoś, że to jest gówno i tak dalej. Każdy ma swój styl i każdy ma swój gust, nie powinieneś tak pisać. Naprawdę bardzo nieładne zachowanie. Przejdźmy do następnego pytania. Tak, to jest teraz pytanie, przejdziemy do którego bardzo dużo ludzi pyta i powraca. To jest tak, skąd, czekajcie, pytanie, sam zrobiłeś, czy kupiłeś te figurki twojego skina, cobblestone'a i tym podobne, lub TNT, bo tam widzę. Te figurki pokażę wam z bliska teraz, więc teraz będzie inne ujęcie. Tak, jesteśmy właśnie teraz z innego ujęcia. I teraz taki krótki zwiastun, jakie mam figurki. To jak widzicie, mamy liście, tu mamy piec, tam mamy skrzynię, tu mamy rudę żelaza, rudę węgla, cobblestone'a. Te kostki wszystkie są wykonane z papieru. Są giętkie, no i wykonane z papieru. Tutaj obok mamy zombiaka, również z papieru. O, tutaj nawet widać nierówność, niedoklejoną. O lol, czekajcie, podniosę go. A, dobra. Tu mamy krowę. Krowa jest po przeżyciu bardzo dużych rzeczy. Ona spadła na nią 2-kilogramowa piłka, ale jak widzimy, trzyma się dobrze, oprócz tej nogi, która jej tutaj lata. Tu mamy kostkę TNT. Tu mamy piasek, tu mamy creepera. Tam mamy kostkę slime'a i kostkę magma cube. Tu mamy świnkę. Świnka, tak jak świnka normalna. Mój skin, który zajął mi bardzo dużo czasu. Też z papieru. Wszystko tu jest z papieru. Nie ma żadnej rzeczy nie z papieru. Tutaj mamy te kulki. Tu mamy rudę diamentu, drewno, dirta z grasem. Tu mamy crafting table, a tu mamy rudę złota. To są właśnie wszystkie figurki, które teraz widzicie. Te figurki zajęły mi sklejania, to jest około, nie wiem, 20 minut zrobienia jednej kostki. Te kostki robię w wolnym czasie, jak nie mam naprawdę co robić, jak mi się nudzi, albo po prostu
nie mam co robić, dlatego te kostki tworzę. Te kostki, powiem wam, że można pobrać na każdej stronie, na przykład na Craftsay ostatnio był taki post jak z Papercraft i tam mogliście zauważyć właśnie te wszystkie kostki, które można sobie wydrukować i skleić. Te wszystkie kostki ja pobrałem z internetu, wpisałem Papercraft i po prostu znalazłem to na pierwszej lepszej stronie i wydrukowałem sobie wszystkie, które były dostępne. Pewnie teraz bardzo dużo ludzi się pyta, skąd ja mam takiego skina z Minecrafta, swojego skina z Minecrafta. Otóż już wam odpowiadam na pytanie, wpisałem po prostu w wyszukiwarce Google Papercraft i wpisałem i wyskoczyła mi po prostu figurka Steve'a. I ja tą figurkę Steve'a pomalowałem na swojego skina z Minecrafta. W taki właśnie oto sposób powstała moja figurka. Wiem, że te jądra tutaj w rogu ekranu was proszą, ale proszę na to nie patrzeć. No, więc tak się właśnie to mniej więcej prezentuje i tak wyglądają moje wszystkie figurki, które mam. Oczywiście mam jeszcze niesklejone figurki, ale o nich nie będę mówił. Figurki, które mam niesklejone, to tam jest chyba grzybowa krowa, ośmiornica, pająk, spider, ghost i chyba Blaze. I Enderman, no. Więc przejdźmy teraz do kolejnego pytania. Dobrze, już jesteśmy z powrotem i wracamy do kontynuacji naszych pytań. Pytanie. Dlaczego nie... Zaciąłem się. Pytanie zadał jakiś użytkownik. Dlaczego nie próbujesz się rozsławić w szkole, że jesteś Kusimem? Tutaj jest bardzo dobre pytanie, ponieważ gdybym powiedział o tym, że jestem Kusimem, większość moich rówieśników w klasie zaczęłaby zazdrościć, przez co robiłaby fałszywe konta i próbowałaby mi jakoś uprzykrzyć życie, z czego bym się na pewno nie przejmował, a oni by na wszelką cenę chcieli mi uprzykrzyć moje życie i by robili, po prostu byliby zazdrośni i by mi po prostu wszystko uprzykrzali, tak to można nazwać. A poza tym nigdy się nie dowiedzą moi koledzy z klasy, że jestem Kusimem, bo oni nie grają w Minecraft. Po prostu tej gry nie lubią, tak jak już wspominałem wcześniej, mówią, że Minecraft to gówno ich słowem. To oczywiście ich słowa, ja nie wnikam. Każdy lubi to, co lubi. Następne pytanie. Co ile będą odcinki Kusim odpowiada? Odcinki Kusim odpowiada będą zawsze w niedzielę. Zawsze. Jeżeli nie będzie, to znaczy, że miałem bardzo dużo rzeczy na głowie. Przejdźmy do następnego pytania. Czy jak ktoś ci dał po mordzie, to jest naprawdę bardzo głupie pytanie. Czy jakby ktoś ci dał po mordzie, popłynęłaby krew, czy czysta zajebistość? Raczej popłynęłaby krew. Tak mi się przynajmniej zdaje. Czy masz telefon marki Sony Ericsson Xperia Arc S? Tak, owszem, mam taki telefon, Sony Ericsson Xperia Arc S. Przepraszam na chwilkę. Tak, Sony Ericsson Xperia Arc S. Bo dużo też było pytań na ten temat. Bardzo dobry telefon, polecam. Barca czy Real? Łapkujcie, żeby widział. Po pierwsze, ani ten klub nie za bardzo mi pasuje. Jeżeli zazwyczaj widzę, jak mają pojedynek Barcelona lub Real Madrid, mają jakiś pojedynek tam między sobą na jakimś tam stadionie, na przykład Barcelona u siebie, a Real u siebie, zazwyczaj kibicuję, w większości kibicuję zazwyczaj obu drużynom. Tutaj to te drużyny po prostu są dla mnie tak jakby neutralne. Bardziej ja bardzo lubię Chelsea, bardzo lubię Olympique Lyon i AC Milan. To są trzy moje ulubione kluby, które bardzo lubię i bardzo lubię je obserwować. Jeżeli miałbym wybierać między Barcą a Realem, to wybrałbym Barcę, bo tam bardzo lubię zawodnika Leo Messiego. Bardzo go lubię i przyznaję się do tego. Dobrze, przejdźmy do następnego pytania. Jaki sport lubisz najbardziej? Oczywiście piłkę nożną. Piłka nożna to jest wszystko, co miałem. Podkreślam, miałem, bo teraz muszę bardzo uważać na to, bo ostatnimi czasami miałem dwa razy złamaną rzepkę kolanową. Tak, to jest właśnie jeden z moich największych rzeczy, które mi najbardziej uprzykrzyły życie, że nie mogę teraz tak często grać w piłkę. Jeżeli muszę grać, to gram z usztywniaczem takim na kolano specjalnym. No i po prostu muszę bardzo uważać to kolano, bo jeżeli jeszcze raz, lekarz powiedział, że jeżeli jeszcze raz może mi to wyskoczyć, to już może się tak szybko nie zagoić i mogę mieć nawet nogę w 4 tygodnie w gipsie. Dobrze, następne pytanie. Czy lubisz niekrytego krytyka? Tak, owszem, bardzo go lubię i bardzo go polecam.
Następne pytanie. Kusim, jak zrobiłeś ten odcinek, to myślę, że jak ktoś z twojej klasy to oglądał, to cię pozna. Tak jak już wspomniałem wcześniej, z mojej klasy raczej nikt mnie nie obejrzy, bo nikt mnie nie ogląda. Tak jak już mówiłem, to są minecraftowe trolle, które nie lubią Minecrafta. Pytanie. Od czego zaczęła się twoja przygoda na YouTube? Czy sam wszystko zrobiłeś, czy ktoś cię polecił? Oczywiście początki były ciężkie, łapałem się wszystkich gałęzi. Sam się do tego przyznaję, że kilkakrotnie pisałem na tych sławnych kanałach, na przykład Minecraft Polska, CTSG i JJJok, nie, na JJJok, że nie. Ale Minecraft Polska i CTSG to były kanały, które najczęściej pisałem tam właśnie wiadomość, zapraszam do siebie na kanał. To były moje właśnie pierwsze początki, dzięki tym komentarzom zbierałem chyba tam pamiętam 200 coś widzów. Potem zainteresowały się mnie troszkę większe sławy, takie jak Multi Gameplay Guy wtedy. I zacząłem z nimi tam jakoś nawiązywać współpracę i dzięki teraz niektórym osobom, którym teraz nie, naprawdę nie pamiętam, ale bardzo dziękuję. Jednej osoby, które pamiętam, to Multi Gameplay Guy, Bartek z Bartek. Kto tam jeszcze mi pomagał? No nie pamiętam naprawdę. No oczywiście Drexon. Nie no, Drexon nie. Drexon to też, ale to już inna sprawa. I no, czy ogólnie tam dużo osób, którym teraz naprawdę bardzo dziękuję z tego miejsca. Dobrze, przejdźmy do następnego pytania. O kurw! Ile tych pytań? Czy ty to wszystko czytasz? Oczywiście, jeżeli piszecie komentarze, zazwyczaj wczytam wszystko. Wszystko, co jest na pierwszej stronie. Przynajmniej się staram czytać wszystko. Przejdźmy do następnego pytania. Pytanie, czy pijesz albo palisz? Oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta, nie piję ani nie palę. Papierosy są bardzo szkodliwe, wódka tym bardziej. Szczególnie w tak młodym wieku jak dla mnie, na razie. Następne pytanie. Kusim, jak widzę twoją twarz, to się uśmiecham. Dlaczego? Pytanie. Czy pokażesz płytę od Minecrafta? Taki dowód, że kupiłeś. Że kondoma na mordę i wbiegnę do galerii handlowej, to będę w TV. Tak, to na tyle. Kusim odpowiada numer 3. Zadawajcie pytania poniżej, prosiłbym o normalne pytania, głupie pytania, jakiekolwiek pytania. To jest moja nasadka na mikrofon, dzięki której nie słyszycie szumów jak mówię, żeby nie było, że to jest jakiś kondom dziwnej odmiany albo moje włosy łonowe. Tak, i to by było właśnie na tyle. Żegnam się z wami, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!